Natomiast tutaj mówimy o 136 hektarach kukurydzy przyległej do rzeki. Mówiłem wczoraj krok po kroku z instrukcją. Szkoda, że nie bliżej rzuciłeś. Nowa sytuacja dla psa, ponieważ akord jeszcze się nie rozmroził. Wór, witajcie kochani. Prosiliście o jakieś nagrywki z prac gospodarczych. No wczoraj cały dzień tutaj robiliśmy porządki wokół naszej, że tak powiem, siedziby skromnej, bo niestety nie dorobiliśmy się prawdziwej siedziby jeszcze. No ale coś tam mamy, jakieś chłodnie, biuro. Wokół tego wczoraj dość mocno pracowaliśmy. Myślę, że to nie jest jakieś szczególnie atrakcyjne, ale dzisiaj podejmiemy pewne czynności, myślę, że ciekawe, związane z ochroną pól, ponieważ udało nam się zdobyć takie urządzenie. Nie wiemy, czy skuteczne, to wam powiemy dopiero później tak naprawdę, czy to działa w ogóle. No ale musimy się bronić, bo mamy tutaj kupę kukurydzy, no i rzekę, także trudny teren, właściwie nie da się polować w tej chwili tutaj, dlatego będziemy musieli to chronić inaczej. Potem wam pokażę, a tymczasem zobaczcie, co tu się dzieje. Tutaj zwyżki szwedzkie się budują. Robi nam to zewnętrzna firma. Takich zwyżek postawimy w obwodzie w tym roku 70, a chyba nawet 72. Słuchajcie, jak wczoraj organizowałem spontanicznie te prace, to część ludzi odpowiedziała mi: a nie mogę, a coś tam, a daleko. A Damian przyjechał na te prace specjalnie 1000 km. Ja to bardzo szanuję, słuchajcie, bo zabawa zabawą, strzelnica strzelnicą, polowanie polowaniem, no ale trzeba coś w końcu też porobić, nie? I nie ma wymówek. Ja uważam, że jak ktoś chce, to zawsze znajdzie sposób. A jak nie chce, to zawsze znajdzie wymówkę. Tak to wygląda. Tutaj magazynek nam się robi. Słuchajcie kochani, jednym z głównych elementów prac gospodarczych w naszym kole, myślę, że jak w wielu kołach, jest ochrona pól przed szkodami. To jest właściwie najważniejsza sprawa. Potem jest oczywiście poprawa warunków bytowania zwierzyny i tak dalej, i tak dalej. I my w naszym kole wprowadziliśmy, myślę, że z dużym sukcesem, to znaczy nie myślę, tylko wiem, że z dużym sukcesem, wprowadziliśmy dyżury na zasiewach. To są dyżury, kiedy myśliwi po prostu polują codziennie w okresie zasiewów, w grupach, według określonego harmonogramu. Myślę, że to jest jasne, to jest w wielu kołach procedura standardowa. Natomiast no, szukamy innych różnych rozwiązań. Oczywiście grodzimy pola, używamy pastuchów. Tylko wiecie, to jest w tej chwili bardzo kosztowne. Ogrodzenie pola, ja nie będę teraz podawał cyfr, ale wy dokładnie wiecie, każdy może to przeliczyć. No jest to bardzo drogie i no i też no, bardzo skuteczne. No naprawdę bardzo skuteczne. Natomiast tutaj mówimy o 136 hektarach kukurydzy przyległej do rzeki. Nie ma fizycznej możliwości, nawet gdybyśmy mieli pieniądze na to, nie ma fizycznej możliwości ogrodzenia tego pola. No i też nie mamy tyle pieniędzy. To się po prostu nie opłaca. Natomiast dostaliśmy na testy, i słuchajcie, od razu uwaga, dostaliśmy na testy, zanim ja w ogóle zacząłem ten kanał prowadzić, żeby nie było, że już testuję, promuję. Nie, ja dostałem na testy to dlatego, że we Wrocławiu jest kolega, który jest po prostu bardzo życzliwy naszemu kołu. I on wymyślił, zaprojektował pewne urządzenie odstraszające, które będziemy testowali. W tym sezonie dostaliśmy je nieodpłatnie. Natomiast będziemy chcieli oczywiście ostatecznie zakupić, jeżeli okaże się, że działa. A od swojego serdecznego przyjaciela Tomka, pozdrawiam serdecznie, łowczego sąsiedniego koła, wiem, że to urządzenie działa. Oni mają ogromny problem z jeleniem. Mają setki jeleni w obwodzie, które wyrządzają niebagatelne szkody, i oni używają takich masztów. Ja nie wiem, jak to się fachowo nazywa. My nazwiemy sobie to maszt. Oni używają takich masztów już od kilku tygodni i twierdzą, że są bardzo skuteczne. Także zobaczymy. No my mamy niestety tylko jeden, ponieważ to jest bardzo kosztowne urządzenie. O ile mi wiadomo, kosztuje około 10 tysięcy złotych, więc jest to inwestycja no niemała dla naszego koła. Natomiast na ten moment mamy je za darmo, więc korzystamy zgodnie z zaleceniem producenta. Nie stawialiśmy tego urządzenia wcześniej, po to, żeby zwierzyna się do tego nie przyzwyczajała. Więc teraz jest jakby pik, ponieważ kolba już się zawiązała i kukurydza robi się atrakcyjna bardzo dla dzikiej zwierzyny, szczególnie dzików w naszym przypadku.
No i jest najwyższy czas, żeby to urządzenie zastosować. Chodźcie, zobaczymy, jak to chłopaki stawiają. Staram się o tym nie myśleć. To nie jest daleko wcale. Ja się martwiłem, czy ktoś nam tego nie ukradnie. A powiem wam, że nawet jakby chciał, to by mu się nie chciał chyba tu iść, co? Jesteśmy tak daleko od jakiejkolwiek drogi. Tak ukryty jest nie do pilnowania. Jakbyśmy chcieli pilnować, nie ma takiej możliwości. No coś tu musiało być, tylko to takie porozmawiać. Aha, zapomniałem, że mieliśmy to jeszcze wkopać. Kopać? Czekaj. To będzie kluczem po prostu jeszcze teraz wyciągnąć. Jak tam się... Jest dziwnie lekko, to się kręci. Jeszcze, no bo tu się jeszcze. Śruba kręci. Przytrzymaj. No właśnie. Teraz no. Trzymam. Musisz z udarem kręcić. Kiedy zaczniemy czytać instrukcję, to mnie ciekawi. Wszystko podłączyć, żeby się dostać do instrukcji. Wyłączone. Od czytania tylko problemy są, nie? Oczy się męczą. Niebieski do czerwonego. To było? Jak to było? Ale to jest piękna historia, słuchajcie. Mówiłem wczoraj krok po kroku z instrukcją. Zamontowaliśmy i teraz czytamy w instrukcji pierwszy punkt. Od góry nałożyć na maszt metalową skrzynię. Dodaj, że wkopaliśmy dosyć głęboko. Także jest zajebiście. Ale to nic nam to nie zmienia, Filip. No tylko, że to nie może leżeć na ziemi. Nie, to ma tylko tu przejść, to nic nie będzie. Tak, dochodzi dotąd i tu się zabezpiecza. No i zabezpiecza się tym. Słuchajcie, producent to tak wymyślił. Masz dwie kłódki. Jedną, żeby zamknąć to, a drugą tu, żeby nikt nie wziął coś, bo tak będzie musiał całość wziąć. Dobrze. Nasz bur. Nasz bur. A więc tak, ja bym proponował, bo coś tu gdzieś jest błąd, więc podejrzewam... Słuchajcie, czytamy instrukcję, zanim zaczniemy coś robić. Chyba, że jesteśmy inżynierem budowlańcem, tak jak moi koledzy, i oni wiedzą lepiej. Wachu może wziąć tapetkę. Wachu to nas tu nie znajdzie, zobaczycie. Czekaj, jest napisane, to czekamy. Co to za dźwięki? Jakieś psy, wilki? Ja tu w lesie. Słuchajcie, teraz takie czasy, że nawet psy na akumulatory chodzą. Dobra, idziemy chłopaki. Wsiadaj sobie do wanienki, ciągniemy się. Przed nami najpiękniejszy sezon, słuchajcie, sezon na kaczki i gęsi. Przede wszystkim kaczki, nie? My najbardziej lubimy kaczki, także musimy sprawdzić w końcu, czy pieski są gotowe, to znaczy niektóre są już gotowe. No tak naprawdę musimy sprawdzić komę, czy ćwiczenia, które Sebastian nam zadał, są odrobione, także dzisiaj Sebastian sprawdza zadanie domowe. I wprowadzi nam nowe ćwiczenie. Opowiedz coś o tym. Zrobimy dzisiaj ćwiczenie na dwa psy. Sprawdzimy to, co było wcześniej, czyli odłożenie komy, reakcja na strzał. No i dołożymy drugiego pieska w parze. Jakby to będzie przygotowanie do polowania zbiorowego na kaczki. Zobaczymy, jak pies reaguje, jak aportuje przy drugim psie, czy nie zrywa, czy nie biegnie do drugiego psa. Także takie podstawowe rzeczy, które nam się przydadzą na polowaniu zbiorowym. Plus dokładamy dzisiaj tuszkę ptaka. Akurat mamy bażanta zamrożonego. Także oprócz damików dzisiaj spróbujemy bażanta. Sebastian zabrał mnie w jakieś swoje tajne miejsce. Super, tutaj jest skoszona łąka, górka, nieskoszona część łąki. Rzeka płynie, ale nad rzekę nie idziemy. No i już, działamy. No szkoda, że nie bliżej rzuciłeś. Widzisz, jak ona reaguje na mnie? No, no. Każda dziewczyna tak na ciebie reaguje, Sebastian. Tak jest. Ale to na 100% nie wytnę. 100% to zostawię. Pierwsza reakcja była bardzo dobra. Teraz dokładamy strzał. Ja jestem koło psa, symulując prawdziwą sytuację z polowania.
Jak widzicie, prawidłowa reakcja w tej chwili. Teraz zapewne Sebastian pozwoli nam pójść po jakiejś, nie powiem tego słowa, na A. Na razie pies wytrzymuje bez żadnego problemu. Widzicie, jaka jest zmiana? No niesamowita zmiana jest w tej chwili. Aport. Dobrze. Równaj. Brawo, dobry pies. Teraz zrobimy ćwiczenie na dwa psy. Czyli będziemy stali w linii, rzucimy dwa aporty, będą psy wysyłane pojedynczo. Jeden pracuje, drugi czeka. Tak? Okay. Powtórzymy to dla dwóch psów, a później weźmiemy sobie bażantę. Dobrze. Dobry piesek. Dobrze. Aport. Równaj. Super. Jak widać, postępy są, choć minęło naprawdę niedużo czasu. Trzeba po prostu systematycznie trenować. Tu mieliśmy ostatnie ćwiczenie, to były dwa aporty rzucone jeden po drugim, dwa strzały. Symulowało to normalnie polowanie na kaczki. Dwie kaczki leżały na, powiedzmy sobie, na wodzie lub na lądzie. Pies ma podjąć tylko jedną, nie biec do drugiej, brać drugą, jedną wypuszczać. Na tym nam zależy, żeby ta zwierzyna była podjęta każda po kolei, żeby psy jej nie podmieniały. Bo to jest później ważne, później pies weźmie, odłoży w inne miejsce, nie możemy później znaleźć tej zwierzyny, pies też później się szuka, gubi, także chodzi o to, żeby jak najszybciej, w jak najkrótszym czasie podjął kaczkę, wrócił do nas z tym aportem, no i żebyśmy go wysłali po kolejny. A ja od siebie tylko dodam jeszcze jedną rzecz. Widzieliście na własne oczy, jaki jest postęp. Ja naprawdę nie trenuję dużo. Ja trenuję dwa razy w tygodniu z tym psem po pół godziny, to co mi Sebastian mówił. I w ciągu 3-4 tygodni nastąpiła, no może nie o 180 stopni zmiana, ale naprawdę duża poprawa. Oczywiście sprawdzian będzie na kaczkach, tak? Zobaczymy, jak zagrają te dodatkowe emocje. Jeszcze musimy wodę sprawdzić, jeszcze przed kaczkami zdążymy sprawdzić wodę. No ale widzicie, że pies już wie, ja nie wiem, jak to się stało, ale ona co, rozumie, że jak zerwie, to nie dostanie nagrody, dokładnie, nie dostanie aportu. Najważniejsze to, że nie nagrodzi się sama, jak pójdzie po aport, a jak zerwie, to nie będzie tego aportu. To jest najważniejsze w tym szkoleniu, jedna z najważniejszych rzeczy. Tutaj nie było ani karcenia psa, ani żadnych agresywnych ruchów, ani żadnych nerwowych ruchów. To, co mi Sebastian tłumaczył, tylko stosowałem, czyli jak pies zerwał, to nie dostawał nagrody. I to wszystko, żadnych kar, nic więcej. I przechodzimy co, stopień dalej, tak? Tak, weźmiemy teraz, mamy tuszkę bażanta, także spróbujemy aport na zwierzynie. A muszę ze swojej strony powiedzieć naprawdę szczerze, że pies ma z tym problem. Moja suka aportuje 50% bażantów z ziemi, jak jest sama, a 50% muszę ją mocno zachęcać. A jak jest z chillim albo z innym psem, to 100%. Także ten motyw taki tej rywalizacji jest tutaj ważny. No ale warto sobie przypomnieć, bo słuchajcie, nie, aport z wody jest najłatwiejszy, a jak wpadnie w trzcinkę, to już jest gorsza sprawa, nie? Na początek odłożymy normalnie. Nowa sytuacja dla psa, ponieważ aport jeszcze się nie rozmroził. Jest pierwsze zimny, a po drugie mega, mega twardy jak skała. Także troszkę za późno wyjęliśmy. Równy. Aport. Pióra. Super. Super, dobry pies. Nasze psy już znają zwierzynę, więc one dobiegają do niej, mają taki zapał, taki popęd, że po prostu wpadają w tą zwierzynę i próbują ją złapać. Tutaj właśnie to jest ten problem, że
Jest troszkę zmrożony ten ptak, dlatego mają problem ze złapaniem tego i nie znają tej sytuacji. Trzymaj mocno. Dawaj, komara. Trzymaj. Trzymaj aport. Zrobiliśmy tylko 3 powtórzenia. Chcieliśmy tylko sprawdzić, czy pies to akurat koma nosi i chili. Trzeba też uważać na to, żeby pies nie memlał tego bażanta. Na tym też będziemy pracować. Z kaczką jest dużo łatwiej. Psy mają zdecydowanie łatwiej. Nie ma tego problemu. Te pióra nie wchodzą w pysk, nie memlają się. To nad tym też będziemy musieli jeszcze popracować. Także zobaczymy, co będzie na kaczkach. No ale generalnie jesteśmy gotowi na wodę, tak? Możemy przejść do wody, zobaczymy jak to będzie. Następny stage woda, no i polujemy, nie? Dokładnie.